Cześć, e, pokażę Wam w tym filmie, jak pogrupować aplikacje na pulpicie, e, dzięki czemu zaoszczędzicie po prostu sporo miejsca, no i dostęp do tych aplikacji będzie dużo szybszy i łatwiejszy. E, przykładem będzie mój pulpit. Mam tutaj folder na aplikacje Google, jak widzicie. E, kolejny folder mam na aplikacje użytkowe. E, mam tutaj e, również folder, tak zwane narzędzia sobie nazwałem. No, i nawet folder sobie założyłem na linki, czyli tutaj szybki dostęp do stron, których na przykład często używam. Żeby utworzyć taki folder, wystarczy, że klikniecie w daną aplikację i najedziecie na kolejną. Jak to zrobicie, jak tutaj teraz widać, utworzył nam się folder, w którym są już te dwie aplikacje. Można oczywiście nadać nazwę klikając tutaj w, ten, w tą nazwę folder 1 i możemy sobie ją zmienić na dowolną nazwę. I dzięki temu właśnie grupujemy sobie takie aplikacje. No jeżeli chcemy dodać więcej, no to po prostu klikamy na kolejną aplikację i dodajemy do danego folderu. Więc ułatwia to korzystanie po prostu z aplikacji w telefonie i zaoszczędza nam miejsce na pulpicie. Jeżeli pomogłem w tym filmie, koniecznie daj lajka like w górę oraz zostaw komentarz. No i koniecznie subskrybuj kanał, a będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami. Dzięki za uwagę, cześć.